Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Rollsters. Moi drodzy zadmiarze, przyszedł czas, aby nagrać odcinek ze sneak peeku. I dzisiaj, moi drodzy państwo, zagramy sobie przedpremierowo nowym zadmiarzem, który nazywa się Stew. Sprawdzimy, jak wygląda jego nowy skin oraz przetestujemy też wszystkie nowe skiny, które zostaną wprowadzone wraz z nową aktualizacją. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście strzel łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek do końca tego dnia, a zostało nam jakieś niecałe 6 godzin, ale wierzę w was, wiem, że możecie tego dokonać i wrzucam jutro kolejny odcinek ze sneak peeków, a powiem wam, że ciekawie będzie, ciekawie, więc zachęcam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, ponieważ w tym roku, mój drogi przyjacielu, lecimy po milion, zostało już też niewiele, więc fajnie by było, jakbyś dołączył do mojej rodzinki. A teraz, moi drodzy, polecam dwa króciutkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję ślicznie wszystkim serdecznie za wsparcie, mega serduszko dla was. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swoją skrzynkę mailową, ponieważ podesłałem wam kody PSC, za które będziecie mogli sobie kupić na przykład Megaboxa. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie mi na mój e-mail kodfarel@gmail.com. A jeżeli twój krótki filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC wartości Megaboxa. Jeżeli jeszcze mnie wspierasz, to klikaj w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i kodzik Farel sam automatycznie wpisze ci się do sklepu. Chciałem wam tylko jeszcze przypomnieć, że na pixshop.pl leciały nowe wzory z kolekcji The Farel Team. Sprawdźcie koniecznie ofertę, link do sklepu też znajdziecie w opisie, a teraz już bez zbędnego przeglądania przejdźmy na moje konto w wersji deweloperskiej. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej, a przed wami ukazuje się nowy zadymiarz, który nazywa się Stew. I to nie jest polski pingwin, to jest Stew z Brawl Stars. Moi drodzy, na samym początku może sprawdźmy sobie, jakie on ma podstawowe dźwięki. Okej, jakby się jąkał, strzela, widzę, z palców. O kurcze. No dobra, on jest taki jakby zwariowany. Ma mega, mega głupi głos, ale dobra, nieważne, nieważne. Sprawdźmy sobie teraz, moi drodzy, gwiezdne moce. Na czym polegają i na czym polega gadżet? Na początku od gadżetu. Strefa dużych prędkości. Stew upuszcza dopalacz, dzięki któremu on, członkowie jego drużyny i sojusznicy poruszają się szybciej na obszarze działania tego ataku. Okej. A Star Power pierwszy na czym polega? Zwiększenie dystansu zrywu dla dopalacza Nitro Stew o 71%. No dobrze, czyli będziemy dalej jakby się posuwali. A drugi Star Power polega na tym, że to jest benzynowa terapia. Użycie dopalacza Nitro przywraca 500 punktów życia Stew. Okej, no dobra, na samym początku weźmy sobie pierwszy Star Power. No i zagrajmy sobie pierwszy meczek, oczywiście na boty. Mapa bijatyka pod skałą. I zobaczymy, jak w ogóle się porusza ten nasz nowy zadymiarz. Okej, mam jakiegoś Rico. Raz go uderzę i od razu mam ulta, tak? Tak jest, od razu mam ulta, od razu w niego wjechałem. Kroję tego Power Cubesa. Wystrzeliwuję, ile? 2 czy 3 naboje na raz, dobra. Mam teraz ulta. I czy ten ult na przykład rozwali skrzynkę? Nie, mój ultimate atak nie rozwala skrzynki, ale jak widzimy, za nami pojawia się taka jakby smuga ognia. Coś jak w przypadku Karla, jak mamy Star Power. Okej, okej, ej, Rico, Rico, spokój, 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 panie Rico. Uciekam. No powiem wam, że ta jego szarża jest naprawdę bardzo długa. Pyk, jak mamy już Star Power. Jeszcze podpala przy okazji. Wystrzeliwuje raz, dwa pociski, które lecą w śmieszny sposób. Teraz dajmy może sobie gadżet. Wow, czy wy to widzicie? Zobaczcie, jakie jest pole zasięgu tego gadżetu. I teraz moi sojusznicy oraz Stew szybciej się przemieszczają, tak? No dobra. Tego Rico bym tylko zrobił. Nie! Że mnie bot zabił, chciałem w niego wjechać szarżą, żeby zobaczyć, czy odbijam przeciwnika. Dobra, zmieniamy teraz Star Power. Zagrajmy sobie jeszcze raz, ale tym razem postarajmy się właśnie tą szarżą w kogoś wjechać. Zmieniamy sobie skina oczywiście na nowego, który to się nazywa Super Gwiazda Stew i będzie kosztował nas, moi drodzy,
tylko 29 gemów, moi drodzy, więc to nie jest naprawdę dużo. Myślałem, że będzie kosztował więcej. Bibi Vigilante będzie kosztowała tylko 49 gemów, a myślałem, że będzie to około 150, więc bardzo fajnie, 3 razy mniej. Smuggler Penny będzie kosztowała 25 tysięcy star pointsów. Niestety tego skina sobie nie przetestujemy, bo na chwilę obecną go jeszcze nie ma tutaj u nas w wersji. A PSG Mike, moi drodzy, jeżeli nie wygramy, będzie do kupienia za 149 gemów. A za chwilę sobie PSG Mike'a też przetestujemy. Wybieramy drugi star power, teraz benzynowa terapia. No i lecimy z drugim meczykiem. No i zobaczmy, czy faktycznie ten gadżet przyspiesza. No troszeczkę niby szybciej się tutaj poruszam. Rozwalmy sobie tą skrzynkę, bo tam jakiś spike idzie. Dobra, 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 nie chciałbym zginąć znowu. Ale chciałbym właśnie z szarżą wjechać tego spike'a i sprawdzić, czy faktycznie go odepkam. Nie trafiłem. No i wjeżdżam teraz spike'a. Tak, odbijam go, widzieliście? Odbiłem go po prostu. Ale nie zadaje mu damage'a. No dobra, czyli ta szarża nie atakuje, tylko odbija. Z jednej strony spoko, jeszcze raz spróbujmy. Tak, odbijam, ale też nie stunuję. Fajnie by było, jakbym kogoś na przykład tą szarżą wjechał i go na chwilę ogłuszył. Jestem mega ciekawy, czy w przypadku ultimate ataku, jak na przykład Shelly ultuje, a ja akurat naciskam, wiecie, szarżę, czy faktycznie ten ultimate atak zatrzymam. No i oczywiście musimy sobie zagrać jeszcze za dymę. Co prawda na boty. Co prawda na boty, ale zobaczymy, czy faktycznie bardzo łatwo się nim gra. Mamy takiego sticka, biorę piłkę, strzelam do przodu. Poczekajmy na te bociki, niech one tutaj się zrespią. Jakoś sposób ich będę chciał porobić. Cyk, gadżet, cyk, gadżet. Mega szybko się przemieszczam, uciekam, pyk, gadżet. Gadżet gadam cały czas, raczej atak podstawowy, ulcik. I strzela, no, co mogę powiedzieć, no jest to na pewno mega ułatwienie. Jak ktoś grał dużo Mortisem, to będzie na bank potrafił grać też właśnie Stewardem, tak możemy go nazwać. No i wygrana w łatwy sposób. No kurczę, no nie ma z kim rywalizować. Nie ma jak porobić trickshotów, bo niestety no można grać tylko na bociki. A szkoda, bo powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać Brawlbola w wykonaniu Stew. Może nie wszyscy wiedzą, ale Steward będzie postacią darmową i będzie do odblokowania za 10 tysięcy pucharków, jeżeli już masz wbite na swoim koncie, a nie jest to teraz wcale takie trudne, jak masz kilka postaci, no to, mój drogi przyjacielu, będziesz miał wraz z nową aktualizacją nowego, darmowego zadymiarza, tylko do niego nie będzie skina, ale z pewnością też się skin pojawi, więc pamiętajcie, jak będziecie jakiegoś skina kupowali, nie zapomnijcie wpisać kodu FARL, będę wtedy mega, mega wam wdzięczny. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do przeglądania nowych skinów, które zostaną nam dodane wraz z nową aktualizacją, czyli między innymi zostaje dodany nowy skin do Bibi, Bibi Lante. Ale nie będziemy grali normalnego meczyku, tylko wypróbujemy ją sobie w takim jakby placu zabaw, ja to nazywam, to jest Star Park. I zobaczmy jej podstawowy atak. Chyba ta smuga, jak się zamachujemy pałką, jest taka bardziej jakby gwieździsta, gwiazdki takie, złota smuga i takie gwiazdki się za nią sypią. Teraz uderzmy ultem. A to jest... to jest zwykła guma balonowa, naprawdę? Nie ma żadnej animacji ta guma? No tutaj wow nie robi, wow nie robi, więc jestem troszeczkę zasmucony. Spójrzmy jeszcze raz na tą gumę. No, jest taka zwykła. No i ten skin do Bibi będzie kosztował 49 gemów. Szósty skin dostaje dodane do Dynamike'a. Będzie PSG Mike dostępny, Trener Mike, Robot Mike, Pikantny Mike, Święty Mikołaj i zwykły Dynamike. Więc teraz przetestujmy, wybieramy, jak wyglądają jego te ataki. Jak wygląda Ultimate Attack, czy rzuca koszem z całymi piłkami, czy czymś innym. Rzućmy sobie. Lecą dwie piłeczki. Takie nawet fajne. Niewieściutkie. Mamy Ultimate Attack, leci ulcik. Woo! Tak, cały kosz z piłkami, który on ma na plecach, wlatuje w chłopa. Rzućmy sobie teraz gadżecik. Ciach, 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 ciach. Fajnie wyglądają te piłki, no to jest bardzo fajny efekt. Jakby rzuca tyle piłeczek na raz. No i rzucamy Ultimate Attack. No, kurczę, nie jest najgorszy ten skin. Taki Trener Mike, tylko że niebieski. No i oczywiście Rico, Bull, Frank, Dynamike, Krug, Botik, Nani i Daryl dostały swoje pineski. I są one już animowane. Tak to mniej więcej wygląda. Bardzo dużo czasu by nam zajęło, żeby wszystkie sobie je tutaj przeglądnąć. Więc jak ktoś będzie już ma odblokowane pineski do różnych postaci, no to
będzie się teraz cieszył, bo będą one animowane, jak ją rzucimy na przykład podczas gry. Podsumowując dzisiejszy odcinek i nową zbliżającą się aktualizację, mogę stwierdzić, że Stew, bardzo fajny zadymiarz. Nie było jeszcze za darmo takiego zadymiarza, który miał taką ciekawą mechanikę, więc tutaj mega plusik dla Supercella. Skiny fajne, nie za drogie, bo 29 gemów i 49 gemów to jest naprawdę bardzo mało, żeby kupić sobie jakiegoś skina. Jeszcze jak kiedyś będę na przecence, to już w ogóle. Więc to jest kolejny plusik tej aktualizacji. Kiedy będzie aktualizacja? Nie wiem. Ale wiem, że pojawi się niebawem nowy odcinek ze Sneak Peeku, więc zostawiam łapeczkę w górę, mój drogi przyjacielu. 10 tysięcy łapek i wlotuję jutro odcineczek, żeby... A będziemy testowali, no nie mogę wam na razie zdradzić, co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl oraz dołączcie do mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, zadymiarze! Cześć!